Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku wagi na czytaniu miesięcznym wrześniowym. Witajcie kochani, zobaczmy co to dla was w tym czasie. Ok, już mamy pierwsze karty. Umiarkowanie jako pierwsza energia. O, mamy siódemeczkę mieczy, dobra, dopytamy za chwilkę. I 10 buław tutaj nam się pojawiło. Arcykapłanka i co dalej? I mamy królową buław. Dobrze, teraz dopytajmy, co odchodzi do przeszłości. 9 kielichów. Co nadchodzi? Karta sprawiedliwości. Energia sprawiedliwości. Dobra. Czyli tak, to co przychodzi nowego, ewentualnie coś, co powraca, to jest umiarkowanie. Czyli no właśnie, temat dopracowania czegoś, temat poukładania czegoś bardziej precyzyjnie, może temat dogadania się z kimś na przykład, albo poszukiwanie swojego miejsca, poszukiwanie swojej ścieżki, poszukiwanie najlepszego możliwego sposobu na zrobienie, zrealizowanie czegoś. Może negocjacje, chęć dogadania się, może tu być ktoś, kto wraca i chce tutaj z wagą coś razem robić, coś budować. Zobaczcie, może się tutaj ktoś chce z wagą dogadać, szczególnie jeżeli tu chodzi o jakieś pieniądze, jakieś pożyczki może. Gdzieś tutaj jest coś niewyjaśnionego, coś niejasnego, coś jakby nie ma klarowności. Widać tutaj, że ktoś chce coś wyjaśnić z wagą. Całkiem możliwe, że to waga także chce zrobić. Zobaczmy dalej. Siódemka mieczy, dziesiątka buław. Ktoś tu się czuje oszukany w sprawach prywatnych, w relacjach, związkach. I jest to bardzo trudne, ciężkie dla tej osoby. Ale druga rzecz, ktoś tu ucieka przed trudną rozmową. Jest to ciężkie, trudne myślenie nawet o tej rozmowie. Natomiast jednocześnie odsuwasz to jakby od siebie w nieskończoność. Może chodzi o jakieś pieniądze, może chodzi w rodzinie, w związku, pośród bliskich. Chodzi o jakieś może właśnie kwestie finansowe, kwestie dziedziczenia, kwestie ziemi, nieruchomości, ruchomości. Tutaj czuję przeróżności właśnie w tym temacie. Natomiast pojawia się energia umiarkowania. To jest pokazane, że po pierwsze rób to powoli, bez jakiegoś pośpiechu w tym temacie. Dwa, czegoś tu nie wiesz na ten temat, coś jest przed tobą ukryte. A trzy, nie uciekaj przed tym, przed tą rozmową, bo jak sobie pozwolisz na tą rozmowę, wówczas będziesz czuć ogromną ulgę. Więc to jest naprawdę dużo, duża podpowiedź. Mamy arcykapłankę i szósteczkę mieczy. Zaraz nam tu wyjaśnię. I królowa buław i mamy asa mieczy. Czyli tak, w sprawach prywatnych, tak jak powiedzieliśmy, w sprawach zawodowych mamy arcykapłankę i sześć mieczy. Widać, że waga poszukuje tutaj nowych sposobów, nowych możliwości, może zaistnienia, może rozwoju, czy to firmę, jeżeli masz firmę, czy to na swoim stanowisku, gdzieś tutaj szukasz sposobów, możliwości. Pokazane jest, idź za intuicją swoją wewnętrzną, ale też korzystaj z tego całego, całej wiedzy, tego doświadczenia. Nadchodzi sprawiedliwość, czyli jakieś tutaj ustalenia może, jakieś kontrakty są możliwe. Są tu wagi, które będą myśleć o zmianie pracy. Są tutaj wagi, które będą myśleć o zmianie, może też nawet zawodu. Tak. Może też nawet zawodu. Decyzje tu będą do podjęcia. Mogą to być dosyć trudne decyzje, dlatego jest tu pokazane doradź się profesjonalisty, doradź się kogoś, kto może ci tutaj wpuścić światło w ten obszar, w ten temat. Zobacz, masz królową światła, światło, oświecenie, świętowanie. Tutaj mamy anielska pomoc, cudowne wsparcie. 15 wibracja i 34. Czyli masz przy sobie kogoś, kto może cię tu wesprzeć, albo znasz kogoś, kto może cię wesprzeć w tych pytaniach, które pojawią się u ciebie tutaj
w czasie wrześniowym właśnie, w tym wrześniu, w kwestiach prywatnych albo też w kwestiach zawodowych. Co mam zrobić, którą propozycję przyjąć, bo tutaj widać, że możesz rozważać coś między dwoma. Tak, będziesz potrzebować ukierunkowania, jakby w którą stronę pójść, co wybrać. Rada tutaj jest, zastanów się, co jest dla ciebie fajne, przyjemne, gdzie cię serce ciągnie, gdzie czujesz, że żyjesz, gdzie czujesz, że to jest dla ciebie twoje miejsce, twoja osoba, twoja jakby, twój obszar pracy, prawda, który daje ci radość, daje ci spełnienie. Pogadaj ze sobą w tym temacie, bo tutaj gdzieś na końcu, zobaczcie, pojawił nam się pustelnik, czyli ta wewnętrzna rozmowa jest bardzo także ważna, żeby odnaleźć właściwe odpowiedzi, aczkolwiek tutaj czuję, że będziesz potrzebować też zewnętrznego potwierdzenia jakby, może jakiegoś urzędnika, prawnika, kogoś, kto tutaj jakby jest profesjonalny, jeszcze raz powtórzę, w temacie i potrafi ci doradzić, podpowiedzieć. Aczkolwiek czuję też, że jakieś osoby przy tobie, nie wiem, mąż, żona, przyjaciel, przyjaciółka, ojciec, matka, ktoś tutaj jest przy tobie, kto także jest w stanie ci to światełko wskazać. Tak, korzystnym będzie trochę zmiana sposobu działania, ale tak chodzi o to, żeby najpierw odnaleźć to myślenie niewłaściwe, więc może pukasz do niewłaściwych drzwi. Jeśli na przykład szukasz pracy albo szukasz czegoś, żeby dokonać właściwego wyboru, tak jakby pukasz do niewłaściwych drzwi, szukasz, zobacz, nie w tym kierunku, jakby wracasz się, a tutaj masz iść do przodu, masz iść po coś nowego, zobacz. Czyli otwórz się na coś nowego bardziej niż jakieś wracanie się do tyłu, prawda, do przeszłości, do tego, co było kiedyś. Zauważcie, że mamy tu 111, więc jest to sekwencja numerologiczna takiego nowego początku, bardzo silna energia, moc pójścia do przodu, wystartowania jakby w coś świeżego, w coś innego, ale jednocześnie ma to być dla ciebie takie equilibrium, czyli równowaga, czyli balans, czyli harmonia, spokój, prawda? I co ciekawe, dwie energie o tym mówią, bo zarówno sprawiedliwość, jak i umiarkowanie pokazują, że tu trzeba powoli, na spokojnie, metodycznie, konkretnie, działając każdego dnia po trochu i uda ci się dotrzeć tam, gdzie idziesz. Jednocześnie świeżość spojrzenia, nowe idee, nowe pomysły, to jest coś, co przyniesie ci tu wymierne korzyści. I oczywiście konkretne działanie, kreatywne myślenie i konkretne działanie. To będzie tutaj bardzo, kochani, potrzebne i pomocne. Widać, że tu się coś szczęśliwego, radosnego wydarzyło. Uwagi, co sprawiło, że jakby światełko w tunelu się pokazało. Może dotarło do ciebie, że możesz coś zakończyć, możesz coś zrobić, możesz coś osiągnąć w jakiś konkretny sposób. Może masz jakieś wsparcie, które nazywasz cudownym wsparciem, jak tutaj mamy pokazane, i może ktoś albo coś pomaga ci w realizacji czegoś, co jest dla ciebie właśnie spełnieniem. Widać, że tu jest jakby w trakcie tego spełnienia to coś. Czyli to jest jakby teraz to się dzieje, prawda, wokół ciebie. I oczywiście we wrześniu dalej to się będzie działo. Widać tutaj, że jest ochrona, jest spokój. Jest balans, ale musisz tego szukać cały czas też. Bo szóstka mieczy pokazuje poszukiwanie tego spokoju. Zobaczcie, że to się kieruje nawet tu do tej sprawiedliwości. Poszukuj równowagi, poszukuj spokoju, poszukuj harmonii. Działaj tak, żeby właśnie ta harmonia, ten spokój był. Jeżeli go nie ma, to po prostu sobie go generuj. Po prostu podejmij taką decyzję. Choćby co się działo wokół, ja tutaj jestem wyciszona, wasza karta, prawda? Czyli jakby wracacie jakby do swojej mocy, do swojej siły, osiągacie tą siłę, moc, kochani, w tym czasie. Widać, że fantastyczna energia, że tutaj naprawdę dużo się dzieje. Jeżeli tu są jakieś wagi, które mają
urodziny we wrześniu, to ja czuję, że tutaj jakieś spełnione marzenie, słuchajcie, jak taki prezent urodzinowy dla was, więc będziecie bardzo szczęśliwe. Tu widać, że coś was prywatnie rozczarowuje, jakaś osoba. Czuję, że to może być z bliskiego kręgu. Natomiast jednocześnie dociera do ciebie taka prawda i ulga jednocześnie, że jakby przestaje cię to coraz bardziej przejmować, stresować czy w ogóle obchodzić, bo widzisz, że tutaj jakby ciągle to się powiela i że ty się starasz, a ten ktoś się nie stara, w związku z tym czujesz, że to już jakby, że zwalniasz jakby siebie z tego przymusu czy potrzeby poszukiwania płaszczyzny dogadania się z tym kimś, na przykład, bo widzisz, że to nie przynosi żadnych efektów, bo ty się starasz, a ten ktoś po prostu, wiesz, w nosie to wszystko ma. Więc w związku z tym mówisz, dobra, zajmuję się czymś innym, stawiam na rozwój, stawiam na poszukiwanie prawdy, informacji, bo tutaj widać, że szuka ktoś informacji. Właśnie, są to osoby, które rozwijają się duchowo, rozwijają się, poszukują jakiejś informacji, poszukują, studiują jakieś tematy. Mamy arcykapłankę. Może ktoś wpada na pomysł, żeby wrócić do szkoły, wrócić na studia, albo rozwinąć się w innym kierunku, podjąć się innego kierunku na przykład, prawda? I jest ta chęć, jest ta inspiracja, jest ta motywacja i będzie was ciągło, kochani, zdecydowanie w tym kierunku. Pamiętajcie, aby nie uciekać przed trudnymi rozmowami, które tutaj mogą się pojawić. To jest bardzo ważne. Wiadome, nic przyjemnego, ale jeżeli pozwolisz sobie na tą rozmowę, wówczas, tak jak tu przedtem powiedziałam, doznasz ogromnej ulgi i też teraz nie wiesz do końca, na czym stoisz, bo tu widać, że jest takie wszystko ukryte, przymglone, rozmazane i takie przyblokowane. Nawet tu też czuję przyblokowane finanse dla kogoś, bo nie ma decyzji, co ja dalej robię, jak to dalej ma wyglądać. Jakby brakuje jakiegoś elementu, jakiegoś puzzla tu brakuje w tej układance, dlatego nie widzisz całego obrazu, dlatego nie potrafisz sobie dalej poplanować. Jeżeli pozwolisz sobie na tą rozmowę, na to wyjaśnienie tutaj tych kwestii, bardzo dużo dobrego ci to wniesie, bo jakby ta rozmowa nie przebiegła, ty będziesz już później wiedzieć, na czym stoisz. A to jest skarb ogromny, prawda? Wiedzieć, na czym się stoi. Pamiętaj, że masz tu ochronę zawsze swoich przewodników duchowych, właśnie skrzydła tych mędrców, prawda? Którzy wspierają ciebie w twoich działaniach, więc tutaj spokojnie. Bądź tu odważną wagą, zrób to, co czujesz, że jest ważne, istotne. Zrób to, co czujesz, że jest w tym czasie do zrobienia. I przede wszystkim odważ się, żeby podjąć pewne decyzje, odważ się, żeby dokonać pewnych wyborów. Jakby daj sobie to przyzwolenie. Podejmuję tą decyzję, a później działam, prawda? Działam. Działam, odzywam się, mówię, pytam, robię. Dlaczego? Bo chcę wiedzieć, na czym stoję, prawda? Chcę wiedzieć, na czym stoję, chcę wiedzieć, jak to będzie dalej. Bo tutaj czuję, że są jakieś wagi, które kręcą się w kółko i to jest tutaj początek. No i oczywiście uderza to w tą relację, gdzie ta kwestia nie jest wyjaśniona, bo tu widać to. Dobra, zobaczmy runę. Lagos, tak, no tak. Jakieś emocje właśnie tu są przyblokowane, jakieś uczucia, odczucia... Trzeba oczyścić atmosferę, jak my to mówimy, prawda? Pogadać o czymś, wyjaśnić coś między tobą a tymi, gdzie to czujesz. Do tego lagus to jest nasza intuicja. To jest ta życiodajna energia wody, którą mamy. Na zewnątrz to jest woda, którą pijemy, ale tutaj wewnątrz nas to są uczucia, emocje. I tu musimy to oczyścić też z tego wszystkiego, co ciąży. A co tu ciąży? No właśnie te kwestie niewyjaśnione. Coś, co wisi ciągle między tobą a kimś, jak taka siekiera, prawda? Jak taka ciężka atmosfera, ciężka chmura, jak tego nie nazwiesz. Wyjaśnij to. Dowiedz się. Jeszcze raz powiem. Zapytaj. Odważ się przede wszystkim. To jest ważne, żeby się tu odważyć.
intuicja i takie postrzeganie, no właśnie, z głębi siebie, tak może powiem, będzie ci tu podpowiadać, będzie cię kierować, będzie cię prowadzić. Jest tutaj, bo ta Lagos to jest taka podróż, prawda, w którą wyruszamy. Widać tu zastój, tu coś się dzieje i tu już ruszają wagi do przodu. Czyli jeżeli pozwolisz sobie na wyjaśnienie pewnych rzeczy, na odnalezienie pewnych prawd, poszukanie pewnych informacji, oczyszczenie swojego życia z tego, co jest zbędne obecnie dla ciebie już, z tego, co czujesz, że to już odpadło od ciebie, jeżeli to sobie pozwolisz na to, wróci do ciebie twoja siła, twoja moc i będzie ci łatwiej podejmować decyzje i klarownie tworzyć i budować dalszą twoją rzeczywistość, bo będziesz wiedzieć, na czym stoisz. Ja cały czas czuję właśnie, wyjaśnij to, aby wiedzieć, na czym stoisz. Lepiej jest wiedzieć, prawda? Bo wtedy łatwiej jest dalej coś budować, tworzyć, podejmować jakiekolwiek dalsze decyzje. Czuję, że to jest dobre i że to jest dobry czas dla was, ale trzeba sobie właśnie, kochani, zobaczcie, co wypadło. Tasuję tu. Tak, zdecydowanie tak. To jest dobre właśnie dla was teraz, żeby to zrobić. Aczkolwiek, tak jak mówię, może być to dla ciebie stresujące i niewygodne, ale tylko przez tą chwilę tej rozmowy będzie to wyjaśnione, to już później złapiesz głęboki oddech i wielką ulgę. Tak. Ogólnie czuję, że to jest dobry miesiąc, kochani, ale dobrze jest sobie pozwolić na ruch, na ruszenie do przodu w tych obszarach, gdzie czujesz stagnację i przyblokowanie. Jeżeli chcesz, możesz ze mną popracować na ten temat. Ja pomagam na sesjach indywidualnych właśnie odszukiwać blokady, pomagam podjąć decyzję, w jaki sposób się pozbyć tej blokady, bo to są też różne kwestie. Ogólnie, jak macie ochotę, zapraszam na sesję indywidualną, słuchajcie. Tak. A tu zobaczmy, mini wybierz kartę. Mamy teraz na trzy możliwości. Możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. 1, 2, 3. Jedyneczka dla wag. Mało prawdopodobne. Dwójka. Tutaj mamy, oj, tu jest duże, duże ostrzeżenie. Dwójeczko. Czy to, czego tu pragniesz dla siebie, na pewno jest dla ciebie dobre? Zastanów się. Czy to jest na pewno dobre? Czy to jest na pewno korzystne? Czy to przyniesie dobre rzeczy, korzystne rzeczy? Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie dla wszystkich, jest to czytanie, prawda, na ten czas. Jeżeli ktoś chce indywidualną sesję, tak jak mówię, zapraszam. I zobaczmy trójkę. Tutaj trzeba odpuścić jakąś przeszłość trójeczki. Tyle. Życzę nam wszystkim, kochani, pięknego miesiąca września. No i oczywiście życzę nam wszystkim także, bo zmienia nam się rok numerologiczny teraz z pierwszym nowiem wrześniowym. Życzę nam, kochani, żeby ten nowy rok numerologiczny był piękny, żebyśmy byli tutaj szczęśliwi, żeby nam się spełniały marzenia, pragnienia. Tak, i żebyśmy potrafili zostawiać to, co już przestało nam służyć, to, co gdzieś tam wlecze się za nami niepotrzebnie, tą przeszłość, prawda? I żebyśmy potrafili otworzyć się na nowe i cieszyć się tym życiem, żebyśmy potrafili cieszyć się życiem, tak. Utulam, kochani, jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać o roku osobistym, numerologicznym, zrobiłam takie opracowanie, jest na szmaragdowym poziomie, gdzie możesz się też wymienić ze mną energią, właśnie jako takie drobne wsparcie kanału. Natomiast masz tam opracowanie od 1 do 9 i na ogólnym kanale jest właśnie też, czym jest rok osobisty, który nam się teraz zmienia we wrześniu, każdemu z nas. Dobrze wiedzieć, żeby właściwie potem pokierować tymi kolejnymi miesiącami, tymi swoimi działaniami, właściwe decyzje, wybory, prawda? Utulam, kochani, i życzę nam jeszcze raz fantastycznego miesiąca września i cudownego kolejnego roku numerologicznego. Do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pa, pa.